Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, kochani telewidzowie, w kolejnym odcinku serii Tylko Słowo. Dziś przeżywamy szóstą niedzielę wielkanocną, w której Pan Jezus mówi swoim uczniom o wielkiej miłości, jaką obdarzył Go Ojciec i którą On obdarzył także swego Tatę Niebieskiego. I prosi, byśmy w tej właśnie miłości trwali. I ta miłość wyznacza pewien niedościgniony standard wzajemnej obdarzania się uczuciem, wzajemnej atencji, przeżywania relacji. To znaczy, ten poziom, ten level miłości, jaka jest w Bogu, w Trójcy Świętej Jedynemu, powinien być między nami, którzy jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi. Ta miłość ma polegać także na przestrzeganiu przykazań, które Pan Jezus także przestrzegał, gdy tutaj w trakcie 33 lat przebywał na ziemi. Miłość polega na przestrzeganiu przykazań i Pan Jezus mówi, że to daje radość. Trwanie w miłości Ojca i kochanie oraz przestrzeganie Bożych przykazań daje radość. Stąd wnioskiem generalnym jest, że radości można się nauczyć, że radość jest stanem, który można nabyć. Radość prawdziwa, wewnętrzna, nie jest zależna od tylko okoliczności zewnętrznych, zdrowia, pewnych okoliczności, które nas napotykają, przypadkowych, ale przede wszystkim od zdolności do kochania. Czy ja obdarzam miłością Boga innych ludzi oraz czy mam w sferze duchowej porządek, czy przestrzegam Boże przykazania? Gdy te dwa czynniki spotkają się, to ja wygrywam radość, wewnętrzne poczucie satysfakcji, zadowolenia, szczęścia, rozpiera mnie, bo kocham i jestem fair względem dekalogu, względem tych norm, które Pan Bóg nam polecił. Stąd, gdy w życiu brakuje Ci zadowolenia, jeżeli przeżywasz smutek, to zachęcam Cię, byś kochał, byś obdarzył miłością nade wszystko Pana Boga i innych naszych braci, siostry, szczególnie tych, którzy są nam najbliżsi, jak współmałżonek, jak dzieci, jak sąsiedzi, jak osoby, których napotykam w pracy. Po drugie, bym nauczył się, poznał, co to są Boże przykazania i stosował te święte zalecenia w swym życiu. W konsekwencji staniesz się człowiekiem pełnym Bożej radości. Czego nam wszystkim życzę. Do zobaczenia za tydzień.